Zachodniomazurska lokalna organizacja turystyczna rozpoczęła pierwszy etap realizacji unijnego projektu pod nazwą Klaster Turystyczny Mazury Zachodnie, na które otrzymała dotację w kwocie blisko 800 tysięcy złotych. Klaster to skupisko firm, instytucji, samorządów czy organizacji pozarządowych, który łączy wspólny cel, jakim jest zwiększenie możliwości promocji Mazur Zachodnich. Naszym celem jest budowanie inicjatywy klastrowej, czyli żeby te firmy nagle zaczęły patrzeć innymi kategoriami, żeby zaczęło ze sobą kooperować, jak również wspólnie się promować, realizować wspólne działania, aby wyjść na poza region i szukać odbiorców na swoje usługi poza terenem województwa warmińsko-mazurskiego. Dlatego w pierwszej kolejności podmioty zainteresowane udziałem i rozwojem klastra spotkały się 10 maja na konferencji w Worlinach, gdzie mogli zapoznać się z nowoczesnymi metodami marketingu oraz co tak naprawdę może dać im klaster. Każdy, działając w klastrze, dostanie poza tym, co robi sam na własną rękę, gotowych klientów, jak również chcemy obniżyć koszty działalności poprzez na przykład wspólne grupowe zakupy, aby przedsiębiorcy odczuli namacalne korzyści ekonomiczne z funkcjonowania w klastrze. Efektem finalnym ma być stworzenie markowych pakietów turystycznych, którego składnikiem jest walor, atrakcja lub specjalna usługa przygotowywana przez uczestników klastra. Wszystko to ma się przyczynić do zwiększenia zainteresowania oraz ilości turystów odwiedzających Mazury Zachodnie. Z błędu.